skąd tytuł, skąd się wziął tytuł FKC cię ugryzło? Tak brzmi to trochę prowokacyjnie, jakby wynikało ze stereotypu, że kobiety dąsają się bez powodu i czepiają się bez powodu. O co chodzi FC? Aha. Nie pomyślałam o tym, że to może z takim stereotypem się kojarzyć. Ten tytuł wymyśliła moja przyjaciółka Iza Zielińska, która rozmawiałyśmy, ja szukałam tytułu, który trochę odnosiłby się do treści i jednocześnie, który będzie bardzo życiowy. I to był taki nasz tok myślenia. Jak tutaj powiedzieć, bo wiesz, jak ludzie słyszą słowo komunikacja, tak? Porozumiewanie się, współpraca, to są jakieś abstrakty dla nas trochę. I miałam takie poczucie, że ta książka nie jest o abstraktach. I jak to powiedzieć tak po ludzku? No i zamówił, wiesz, a jak wtedy do ciebie Krzysiek mówi, jak coś się dzieje? On mówi, co cię ugryzło? Ja mówię, okej, pasuje, mamy tytuł. Dodajmy, że podtytuł to jest jak się zrozumieć i porozumieć w związku. Tak. No dobrze, no to o co chodzi FC? O co chodzi FC? FC chodzi o to, że czasami nie wie, o co jej chodzi. I jak nie wie, o co jej chodzi, a po drugiej stronie ma tego Krzyśka, któremu też o coś chodzi, on nie wie, o co mu chodzi, no to czasami mogą się nie spotkać, nie? I pewnie wielu z nas ma takie doświadczenia, że te rozmowy tak wyglądają. Ja o jednym, ty o jednym, w zasadzie albo się nie spotkaliśmy, albo się pokłóciliśmy, albo w ogóle to nie poszło w tę stronę, intencję miałam inną, wyszło zupełnie inaczej. Więc FC chodzi przede wszystkim o to, żeby samemu mieć jasność, o co tak naprawdę mi chodzi, co jest dla mnie ważne i żeby umieć to zakomunikować w taki sposób, który jak najbardziej zwiększa Ewki szansę na to, że będzie przynajmniej usłyszana. Może nie zwiększa szansę na to, że to będzie zrobione po jej, ale zwiększa szansę na to, że będzie usłyszana, zrozumiana i że możemy o tym rozmawiać. No to w sposób naturalny kolejne pytanie moje jest takie, jaka ta osobista potrzeba twoja życiowa sprawiła, że uznałaś, że warto taką książkę napisać i przekazać to dalej? Wiesz, czy ona była osobista? Poniekąd tak. Jakby impuls do napisania tej książki dały mi uczestniczki moich warsztatów. Bo ja prowadzę warsztaty inspirowane porozumieniem bez przemocy i często jest tak, że no właśnie, ta metoda też nie brzmi, mogę się tak, tak? Nazwa nie brzmi bardzo sexy, a potem na warsztatach okazuje się, że to jest fajne, że to może zadziałać, że wcale to nie jest jakieś takie ex cathedra albo trudne, że w gruncie rzeczy wszyscy marzymy o tym, żeby tak mówić i być tak słuchanymi i dziewczyny miały takie poczucie, że uczą się tych rzeczy, a potem wracają do siebie, do domu i jest mur, jest niezrozumienie. A też trochę jest tak, że one już chciały to ćwiczyć, już chciały to wnosić, a z drugiej strony nie chciały tłumaczyć, też może się czasami nie czuły na siłach, żeby tłumaczyć, o co w całym tym porozumieniu bez przemocy chodzi. I ja bardzo często słyszałam właśnie od uczestniczek warsztatów, Ewka, weź napisz tę książkę, weź napisz. I potem pomyślałam, że tak naprawdę my komunikacji nigdy się nie uczymy. My się uczymy różnych rzeczy w szkole. Pojawiają się już nawet czasem w przedszkolu jakieś zajęcia o emocjach, tam wyrywkowo pewne obszary są dotykane, ale że takiego, bym powiedziała, podręcznika o komunikacji, prostego dla wszystkich, o tym, że mózg działa w pewien sposób, o tym, że to jest normalne, że mamy emocje, o tym, że to służy, żeby te emocje nazwać, niekoniecznie się wydrzeć na kogoś, ale jednak powiedzieć, że jestem zła. I pomyślałam, że to jest takie moje marzenie, że ja chciałabym napisać książkę, która ma szansę trafić do takiego normalnego polskiego domu, który po prostu w nim się żyje, funkcjonuje, rozmawia, ale żeby ludzie wiedzieli, że tak jak są książki, jak nie wiem, wychować niemowlaka, albo na temat zdrowia, albo radzenia sobie z miażdżycą, to jak sobie radzić z tą komunikacją. Między kobietą a mężczyzną szczególnie, tak. W naszych czasach panuje niestety bardzo powszechnie przekonanie, że jest to prawie niemożliwe. Że nie można się dogadać. Czy przypadkiem pomysł, że kobieta i mężczyzna w ogóle mogą się porozumieć, nie jest trochę utopijny? No, jeżeli uważasz, że nie, to tchnij nadzieję w polskie kobiety i powiedz, że można się z facetem dogadać. Tylko jak? Ja mam, Blanko, takie głębokie przeświadczenie, że można się z każdym dogadać. Może nie, on nie zrobi tego, co ja chcę, żeby on zrobił, ale dogadać się możemy. I że jest jeden warunek konieczny tego, pierwszy taki, że ja się dogadałam ze sobą. I jasne, no czasami pewnie z kobietami nam jest łatwiej, bo mamy jakiś tam, nie wiem, podobny sposób wrażliwości, czy pewne wzorce zachowań są wyćwiczone, ale to nie jest tak, że ten mężczyzna po drugiej stronie jest jakimś kompletnym alienem. Ja wiem, że jego mózg pracuje inaczej,
średnio statystycznie i kobiety średnio statystycznie inaczej, ale w takich bazowych komunikacyjnych rzeczach to jest dosyć proste, tylko my nigdy nie słyszeliśmy o tym, jakie to może być proste. Mm. No czyli jak się z tym mężczyzną dogadać? Z partnerem, z mężem? Wiesz, przede wszystkim bym powiedziała, żeby się zastanowić, co to znaczy, że my się dogadujemy. Bo dla niektórych to może znaczyć, że on robi to, co ja chcę. Mm-hmm. I tego ja ci nie obiecuję. Mm-hmm. Dla mnie dogadujemy, to znaczy, że ja mogę wyrazić siebie, ja wiem, o co mi chodzi, potrafię to zrobić, słyszę ciebie po drugiej stronie i jesteśmy w stanie szukać jakiegoś rozwiązania. Albo jeśli ty po drugiej stronie nie chcesz ze mną rozmawiać, bo to też się może zdarzyć, tak? My jednak w komunikacji odpowiadamy tak naprawdę w 100%, ale za swoje 50%. Za ten świat drugiego człowieka, który jest zupełnie osobnym światem, my tam możemy wypuszczać nasze komunikaty, ale tak na koniec dnia to jest jego decyzja, co on zrobi. Tak? I czasami ta decyzja będzie nie po mojej myśli. I jeśli chodzi właśnie o dogadanie się w tej kwestii, to jest dla mnie okej, usłyszenie tego, co jest po tamtej stronie. Takie znalezienie miejsca, czy my się tu spotkamy, czy się nie spotkamy. I jeśli nie spotkamy się, to czy ja jestem w stanie znaleźć jakiś pomysł, jakiś sposób, który pozwoli mi mieć to, na czym mi zależy, niekoniecznie przy udziale tej drugiej strony. To jest dla mnie dogadanie się. Ja myślę, że wiele kobiet, które będą słuchały tej naszej rozmowy, wkurzy się. Będzie miało taką myśl, no dobrze, ale to zawsze ja staram się, szukam rozwiązań, szukam drogi komunikacji. Bardzo wiele kobiet ma takie smutne przeświadczenie, że mężczyznom się po prostu nie chce. I bardzo, bardzo wiele kobiet, z którymi ja mam do czynienia i pewnie potwierdzisz to samo, jest sfrustrowanych tym, że to jest jednostronny wysiłek w tym dogadaniu się. Powiedz mi, jak tak praktycznie, nie zrzucając oczywiście winy, bo temat jest dużo szerszy i nie chodzi o to, żeby wskazywać palcem na tak. I szukać winnych, ale kocham partnera, zależy mi na nim, zależy mi na moim związku, ale nie udaje mi się go zainteresować tą tematyką, ani zachęcić do skutecznej komunikacji. Co takiej kobiecie, a jest ich naprawdę bardzo wiele, co takiej kobiecie można poradzić? Wiesz, ja sobie wyobrażam, że trochę mogłabym się odnaleźć w tej sytuacji, w tym sensie, że temat komunikacji mnie interesował, mojego męża już może trochę mniej. Jak ja się zaczynałam uczyć porozumienia bez przemocy, to on mi mówi, jak będziesz do mnie mówiła tym językiem amerykańskich sprzedawców, to się z tym rozwiodę. Takie miałam początki. Nie? Bo to było sztuczne, bo to brzmiało kompletnie od czapki, bo to było zupełnie inaczej niż mówimy. No ale ja sobie pomyślałam tak, ja uwierzyłam w tę metodę, wiesz, ja jakoś intuicyjnie poczułam, że to jest moja droga i pomyślałam sobie, że jeżeli to jest sposób, żebym ja mogła mieć spełnione moje potrzeby, to czy z jego pomocą, czy bez, ja chcę iść w kierunku moich potrzeb. Ja chcę iść za sobą i ja chcę to dać sobie. Więc rzeczywiście Ja rozumiem tę złość, że mógłby się postarać, nie? Kurczę, 10 zasad na krzyż do spamiętania i parę komunikatów, to nie jest może znowu takie bardzo trudne i można by zrobić ten wysiłek, ale jakby nie chcę iść w tamtą stronę. I ja już też nie chcę tracić, wiesz, energii na, nie wiem, jak ci to powiedzieć, nie? Na takie przekonywanie, to jest dobre, to zróbmy, to jest, to coś tam. Bardziej się skupiam na sobie i mam teraz ogromną satysfakcję, bo mój mąż, mogę powiedzieć, że w ten sposób jest po jakimś tam kursie, że on był pierwszym czytelnikiem tej książki. Ale on nie jest po jakimś formalnym kursie, nie? On całkiem dobrze sobie z tym porozumieniem bez przemocy radzi. Przez osmozę coś tam, wiesz, nawet nie coś tam, powiedziałabym, że całkiem dużo. Czasami nawet mnie zaskakuje. To uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo jesteś jednym z chlubnych przypadków długoterminowego, udanego w moim odczuciu małżeństwa, co rzadkie w naszych czasach. Więc chciałam zapytać, czy to, czym się zajmujesz i świadomość, jaką wnosisz w wasz związek, czy to jest ta recepta na udany długi związek, czy jest to... Znaczy, wierzę, że trochę tak. Wierzę, że to, że jak któregoś razu postanowiłam, i to było parę lat temu, tak naprawdę bodźcem do mojego rozwoju osobistego była moja córka, która będzie miała teraz prawie 18 lat, kiedy ona się urodziła i wtedy myślę, że dla każdej kobiety my tego nie mówimy. Zwykle wcześniej o tym nie wiemy, że jak się pojawi ten mały człowiek, to wszystko się zmieni. Niektóre rzeczy na cudowne, a niektóre rzeczy na zupełnie inne niż myślałaś i wcale bym ich nie nazwała cudownymi.
więc ona była dla mnie, ja tak bardzo nie chciałam powielić pewnych rzeczy z historii, tak bardzo chciałam jakby inaczej, jako mama, ale też to była ogromna zmiana dla związku, jak ona się pojawiła. Nie chciałam wejść pewne schematy, tak, tu żyje biedna, cierpiąca, tak, ty daleko, różne tam mamy skrypty, które sobie odtwarzamy. Więc ja wtedy poszłam na pierwszą terapię. Cieszę się z tego przeogromnie, bo mam poczucie, potem, wiesz, zaczęła się ta moja taka rozwojowa droga, już nie terapeutyczna, ale bardziej rozwojowa. I mam takie poczucie, że to na pewno pozwoliło mi, taki wewnętrzne światło, taki wewnętrzny motor zmiany siebie, pozwolił mi być w tym miejscu, w moim związku, gdzie jestem teraz. Natomiast to było takie coś, że ja to robiłam dla siebie, Blanko, nie dla relacji. Nie dla, żeby jego zmienić, tylko ja naprawdę wyruszyłam w taką drogę poszukiwania swojego szczęścia. Trochę to brzmi jak ta mądrość buddyjska, jak chcesz zmienić, chcesz zobaczyć świat lepszym, to zmień coś najpierw w sobie. Dla mnie osobiście to było takie doświadczenie i to się bardzo szybko przełożyło na związek, wiesz? I na rodzicielstwo również, ale na związek no szybciej, no bo jakoś tak to zadziałało, natomiast ta intencja była naprawdę, ja chciałam zmienić u siebie. Ostatnie pytanie. Dla kogo jest książka Ewka, co cię ugryzło, jak się zrozumieć i porozumieć w związku? Dla jakiego rodzaju odbiorcy? Dla kogo? Dla mnie, Blanko, ona jest właśnie dla wszystkich osób, które chciałyby zrozumieć, na czym ta komunikacja polega, o co w tym chodzi, dlaczego bywa trudno zobaczyć siebie trochę, tak? Jakie ja mogę stosować mechanizmy z dobrą intencją, jaki one mogą mieć wpływ na drugą stronę i jakie druga strona może stosować z dobrą intencją mechanizmy, jakie one mają na mnie wpływ i pokazać jakieś rozwiązanie, które u mnie w życiu się sprawdziło, nie, że może być inaczej. Ja bym powiedziała, że tutaj jest taki elementarz trochę. Ja się starałam napisać tę książkę bardzo lekko. Zresztą miałam takie informacje od osób, które czytały, że rzeczywiście to jest książka, którą się można przeczytać w jeden wieczór i trochę to jest jak rozmowa z przyjaciółką na ten temat. Więc... I zrozumiała właściwie dla każdego, z każdym z osób z różnych środowisk. Tak. Dla mnie naprawdę zależało mi, żeby to było proste. Absolutnie, wiesz, nie chciałam iść w stronę naukowości. Nie, taki podręcznik. Trochę chciałam, żeby to był podręcznik dobrych rozmów. Czytali tę książkę również mężczyźni. Więc nawet był taki jeden, który powiedział, że zrobię wywiad z moim mężem. Mam, że to się kiedyś zadzieje. Powiedział, że to by było fajne, bo w zasadzie fajnie byłoby, żeby faceci też tę książkę przeczytali. Ja znam co najmniej 8, którzy ją przeczytali. Miałam tam jakieś od nich, wiesz, informacje. I też jeszcze trochę chciałam wrócić do tego pytania, w którym ty powiedziałeś, że my kobiety mamy poczucie takie, że my się staramy. To jest prawda. Często jest tak, że spotykamy jakiś mur, ale ja też mam takie doświadczenia, wiele takich doświadczeń, że trafiałam w męskie grupy z warsztatami komunikacji. To najczęściej były grupy w organizacjach, nie w pracy. To się miały przydać w pracy, ale ci panowie, kiedy tylko mogli, to zaczynali mnie podpytywać o rzeczy związane z komunikacją z kobietami, z żonami, z partnerkami i mnie to bardzo poruszało, jak oni się czuli tak samo jak my bezradni. U nich z kolei słyszałam coś takiego, ja staję na rzęsach i nigdy nie jest dobrze. Więc ja to też widziałam z dwóch stron, tak mi jest bliskie to, co ty mówisz, ja staję na rzęsach i on nie chce usłyszeć, ale naprawdę widziałam też mężczyzn, którzy byli w tej swojej bezradności. Ja robię najlepiej, jak mogę i to jest zawsze źle. Czy oczywiście nie ma złotych środków i lekarstw na wszystko, ale to mały wtręt osobisty mogę zrobić. Mnie na przykład porozumienie bez przemocy ogromnie pomogło w moich relacjach. I czy można powiedzieć, że w takim właśnie praktycznym zastosowaniu jest to ten, buduje to rodzaj tego pomostu, na którym można w końcu się spotkać, niekoniecznie zrozumieć jedno drugie bardzo głęboko, ale przynajmniej spotkać i pewne rzeczy sobie odpuścić. Tak, albo mieć takie poczucie, że nawet jeśli, nie wiem, idzie to już zmierzenie w tą stronę, którą byśmy chcieli, to można zrobić z klasą. Dokładnie. Najzwyczajniej w świecie. Wiesz, ja też, bo ja jestem absolutnie totalnie sercem przy tej metodzie, natomiast myślę, że jednak w komunikacji to nie jest to nie chodzi tylko o metodę, tak? Można najlepszą metodę użyć jako manipulacji i można nie znać żadnych metod, ale mieć taki rodzaj jakiegoś wewnętrznej intencji i
wrażliwości, która powoduje, że my mamy poczucie, że jesteśmy z innym w kontakcie, więc to też są te dwie rzeczy, tak, żeby bardzo mieć świadomość tego, na czym mi zależy, co jest ważne, odkrywać to. To jest ciekawa przygoda też. Czyli reasumując, dla każdego, kto chce się nauczyć lepiej rozumieć innych i rozumieć je i siebie, tak, dogadywać, czyli dla kobiet, które na przykład mają ten problem, o którym wspomniałyśmy, dla mężczyzn tych, o których ty wspomniałaś, albo po prostu dla tych, którzy zauważają, że, bo chyba takich osób też jest sporo, które w pewnym momencie zauważają, że chyba coś jest ze mną nie tak, bo w jakiej relacji się nie tknę, to nie wychodzi. To coś nie wychodzi, albo na przykład stawiam sobie pytania. Czasami też jest tak, że dostajemy ciągle jakieś takie same feedbacki. Mhm. Także my mamy poczucie, że wychodzimy z jakąś intencją i chcemy dobrze, a to się spotyka dosyć często z tym samym odbiorem, ale nie taki, jaki my założyłyśmy. Coś prawdopodobnie w tym sposobie naszej komunikacji jest takiego, że wyhacza drugą stronę. I fajnie jest zobaczyć, co to może być. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.